Mówi się Jacek Sobola, witam w wszystkich mediach. Jest poniedziałek, 28 sierpnia, 18 minut po godzinie 21, mam 20 stopni za oknem i zapowiadają na jutro jakąś apokalipsę, że ma być jeszcze cieplej niż było. No zobaczymy. ...964-253-507-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 964-253-
No, tak bez historii, 6061. Takie pierwsze śliwki do baczywki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tych następnych meczach. Teraz zagra z taką Australijką Savilą. Ona już z nią grała kiedyś tam w Adelaide 6-3, 6-3 wtedy było. Nie będę nic mówił, gryzę się w język. Frank też wygrała. W trzech setach męczyła się strasznie z tą Amerykanką. Navarre się nazywa Amerykanka. Męczyła, przegrała drugiego 6-1. W pierwszym wygrała w tiebreaku. Ale w tym trzecim, no i teraz zagra z Muchową, Frank. Proszę szanownych państwa, możemy zaczniemy od tego kampusu, dlatego że to jest fantastyczna impreza, ten kampus. To jest sukces na skalę światową. Tam się udało zgromadzić takie pokłady demagogii, że to naprawdę trzeba docenić. Tak, a przy tym to jest impreza apolityczna. Skąd ja wiem, że to jest impreza apolityczna? W rankingach zaufania Rafał Trzaskowski jest bardzo wysoko. Ja Trzaskowskiemu wierzę. Jak on mówi, że to jest impreza apolityczna, to jest impreza apolityczna. Zresztą proszę posłuchać Telekino. Pokażcie proszę, co mówi Rafał, organizator, któremu ja tak wierzę i ufam. Dlaczego na kampusie obowiązuje zakaz agitacji wyborczej? Dlatego, że jesteśmy w środku kampanii wyborczej i zależy nam na tym, żeby utrzymać ten bezpartyjny charakter kampusu. To jest festiwal przede wszystkim społeczny. No i oczywiście, jak pojawią się politycy, no to gdyby mówili, zachęcamy do głosowania na X albo na Y, no to była część kampanii wyborczej. Kampus nie ma być częścią kampanii wyborczej. To jest festiwal społeczny. No właśnie, to jest festiwal społeczny. Niech to się przebije do świadomości niektórych. Wprawdzie trzecia osoba w państwie, pan profesor marszałek Senatu Tomasz Grodzki, tak się trochę zachowywał tam, ale to są takie walki frakcyjne wewnątrz Platformy i no na pewno dlatego akurat pan marszałek profesor Tomasz Grodzki tak tam w ramach tych frakcyjnych walk zachował się na tym. Zresztą Telekina, dobra, no pokażcie, co powiedział marszałek Senatu jako apolityczny gość uczestnik kampusu. Na każdy członek Paktu Senackiego będzie miał logo na swoich billboardach, już na kartach do głosowania nie, ale trzeba, warto się nauczyć, że to jest reprezentant Paktu Senackiego. Po ciężkich, trudnych rozmowach wypracowano 100 kandydatów. Warto na nich zagłosować. Nawet jeżeli mi się wydaje, że mój kandydat był może trochę lepszy w mojej ocenie, no ale liderzy wszystkich partii opozycyjnych zdecydowali inaczej. Warto się nagiąć, warto zagłosować na taką osobę. Oczywiście, że warto na nich zagłosować. To jest apolityczne. To wszystko jest apolityczne. No bo to tak jest w Polsce, no przecież to wszyscy znamy, wiemy. Gazeta Wyborcza to opisuje od lat. Jak tylko ktoś u nas odniesie sukces, to od razu się na niego rzucają. Jak na to pochyłe drzewo te kozy. I skaczą, i ujadają, i gryzą, podgryzają, szczują, kopią dołki. Zresztą, proszę państwa, proszę tylko popatrzeć i posłuchać, co powiedział taki jeden poseł z tego PiSu. Radosław Fogiel on się nazywa. On jest znany szerzej z tych wszystkich memów, bo on tam występuje obok Kaczora, dyktatora, jako ten młody. Tylko nie pokaż się uprzejmie, jak Radosław Fogiel czepia się
tego kampusu. Halo, drodzy dziennikarze, zwłaszcza TVN. Pamiętacie, jak kilka tygodni temu desperacko próbowaliście wmawiać, że kampania informacyjna o programie 800+, to rzekomo kampania wyborcza? To co powiecie teraz? Campus Polska. Impreza, której patronuje polityk Platformy. Na której występują inni politycy Platformy. Odbywająca się już po ogłoszeniu wyborów, czyli w kampanii wyborczej. Jak to nazwiecie? A to nie koniec. Campus współfinansowany jest przez Fundację Adenauera. Fundację niemieckiej partii CDU. Fundację zasilaną pieniędzmi z niemieckiego budżetu. Wiecie, że jest zakaz finansowania kampanii wyborczej z zagranicy? No tak, do dziennikarzy się zwrócił. Przecież gdyby tam cokolwiek było, no z tego, co powiedział pan poseł Radosław Fogiel prawdą, no to przecież ci dziennikarze z tej całej doby, to oni by całą dobę, tak jak na temat tego helikoptera, co go pilotował Wąsik, co spadł. No czy tam nie spadł, no wszystko jedno, w każdym razie narobił szkód strasznych, tam prądu pozbawił pół Polski. To oni by, ci dziennikarze, się tylko tym zajmowali, żeby to jakoś, no tak czarno na białym prześwietlić, no. Dzisiaj tam na kampusie był taki duet apolityczny, Joński i Szczerba, to państwo znają, kojarzą na pewno. No, co oni tam opowiadali, to jest nie do powtórzenia. Główny news, jakim oni się tam pojawili dzisiaj, to był taki, że to pisowskie państwo chce sprzedać Okęcie. Znaczy lotnisko Chopina całe. No jakby to powiedzieć, się powoływali na to, że w ramach tamtej kontroli poselskiej ustalili, że tak jest, i niby próbowali jakieś dokumenty też, że mają, które o tym świadczą, tak mówić, ale tak do końca to niczego nie pokazali. Natomiast no, zepsuł ten chorała całą zabawę, dlatego że wziął, przyszedł i powiedział w publicznej, ale to na całe szczęście tego TVP Info zlikwidować, lemingi nie oglądają, to one nie wiedzą, że PiS to nawet do ustawy zapisało, że nie można sprzedać tego lotniska. No więc, no, mamy takie dwie rzeczywistości. One są alternatywne i każdy sobie może wybrać. I to jest tak, że dzięki temu w Polsce jest ciekawie, jest bogato, jest bardzo bogato, na bogato. Pod tym względem jest na bogato, że każdy może sobie wybrać. Jak Niemcy, którzy dali kasę na tę imprezę w Olsztynie, jak oni widzą ten kampus przyszłości. Portal gazety Süddeutsche Zeitung pisze, że do Olsztyna zjechali studenci, politolodzy, aktorzy i działacze na rzecz praw obywatelskich, którzy oczekują, że prawicowy PiS utraci władzę. Tak oni opisali ten żmudny, trudny, to też doceńmy, ten proces wyselekcjonowania tej gawiedzi, tej publiczności, która ostatecznie tam na ten kampus dotarła, którą Trzaskowski dopuścił, że mogą tam być. Stoi za nimi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który latem 2020 roku niemal wygrał wybory prezydenckie. Tak Niemcy piszą, że niemal wygrał. No Tusk mówi wprost, że wygrał, tylko go oszukali. Teraz wraz ze swoją partią Platformą Obywatelską walczy o zwycięstwo z rządzącym prawicowo-populistycznym PiS w nadchodzących wyborach. Zwykle jest o krok za liderem partii Donaldem Tuskiem, ale tutaj w Olsztynie scena jest jego. Süddeutsche Zeitung, tak pisze. Autor publikacji twierdzi, że Trzaskowski kultywuje swój wizerunek polityka, który woli nie brać udziału w politycznych kłótniach i mowie nienawiści. No, kto tam u tych Niemców sprawdzi, jak jest. No. Chce sprawiać wrażenie konstruktywnego, kogoś, kto myśli o przyszłości i naprawdę chce coś osiągnąć dla społeczeństwa. Udaje mu się to całkiem nieźle. Süddeutsche Zeitung podkreśla, że na kampusie jest wiele młodych osób. Na przykład dla niemieckiego medium wypowiedziała się jedna z nastoletnich uczestniczek, która
przekonywała, że przyjechała tam ze względu na jedną z prelegentek. Moim wzorem do naśladowania jest dziennikarka Gazety Wyborczej, tak powiedziała ta nastoletnia uczestniczka, zapytana przez Süddeutsche Zeitung. No, ta dziennikarka to Annie Hybi, pani Dobrosz Oracz, o której zawistne koleżanki i koledzy piszą, że ona dumnie dzierży tytuł najgłupszej korespondentki w historii polskich mediów, korespondentki sejmowej. Ale co ja się będę, proszę państwa, Dobrosz Oracz podpierał. To jest fantastyczna impreza, tego się trzymajmy. I ona jest absolutnie apolityczna. Od początku do końca. Tam się był między innymi też pan ambasador amerykański. Jakoś nie mamy szczęścia do tych ambasadorów. Ta poprzednia zaczęła po ludzku mówić, jak przestała być ambasadorem. A ten dzisiaj też tam nagadał. Ale tam było jeszcze lepiej, bo tam był Sikorski. I Sikorski opowiadał na tej apolitycznej imprezie zorganizowanej za niemieckie pieniądze. No takie bzdury, że to na przykład przekonywał te wyselekcjonowane lemingi, że suwerenność nasza, to ona w ogóle nie jest zagrożona przez tę Brukselę. W żaden sposób. Absolutnie. Koledzy z prawicy mówią, że walczą o suwerenność, o honor, o godność, o wstanie z kolan. No to powiem tak, mówił Radek. Każdy walczy o to, czego mu brakuje. Po co walczyć o suwerenność, skoro ona nie jest zagrożona? Przynajmniej nie przez Brukselę. Polska powinna walczyć o te same rzeczy, o które inni walczą. Czyli oczywiście o bezpieczeństwo, o zamożność i o wzrost znaczenia w rodzinie wolnych narodów. Starsze dzieci to pamiętają, jak Związek Sowiecki walczył o pokój. To kamień na kamieniu pani nie zostawał. Radek też poruszył sprawę masowej migracji do Europy. Stwierdził, że PiS przyjął do Polski rekordową liczbę muzułmańskich imigrantów. Prawda jest taka, że PiS wpuścił do Polski, no bo oni tego nie odmieniają, bo nie wiedzą, że to trzeba tam, że wpuściło, tak? Prawda jest taka, że PiS wpuścił do Polski więcej migrantów z krajów muzułmańskich niż w tysiącletniej historii Polski, jednocześnie atakując migrantów. To jest ich wielka hipokryzja. Stawiam tezę, że przy ich definicji suwerenności, czyli samowystarczalności prawnej i suwerenność, to tak ma być, że podpisuję jakieś zobowiązanie i jak mi nie pasuje, to nie muszę go wypełniać, bo suwerenność. Tak rozumując, Unia Europejska nie mogłaby powstać. Po drugie, kraj, który tak by się zachował, musi z Unii wyjść, bo Unia Europejska jest konfederacją. Na koniec nie może istnieć, jeśli państwa ją tworzące nie wypełniają swoich zobowiązań. Suwerennością jest jak z małżeństwem. Dobrowolnie przyjmujemy pewne zobowiązania i nie jest niewolą je wypełniać. Wolnością jest dobrowolność w zawarciu tego związku. Mówił o tym niedawno pan Jacek Czaputowicz, że PiS prowokując unijne instytucje, tak, tak, PiS prowokując unijne instytucje w sprawie praworządności, doprowadził do tego, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości stał się sądem konstytucyjnym Unii Europejskiej. Tego wcześniej nie było. Pan Bóg do swoich celów posługuje się najróżniejszymi ludźmi, nawet PiS-em. W pewnym sensie koleżanki i koledzy z PiS-u wyrażają coś, co wszyscy czujemy. No właśnie, ja nie wiem, czy państwo to czują, ale ja tak, że się parę razy mi się zdarzyło. Co wszyscy czujemy, że Niemcy jak na Unię Europejską są trochę za duże, szczególnie po wyjściu Wielkiej Brytanii. Niemcy stanowiły około 20% gospodarki Unii Europejskiej, teraz stanowią 25%. To, czego koledzy z prawicy nie chcą uznać, to, że Unia jest też mechanizmem okiełznywania potęgi Niemiec. Gdyby Unia się jutro rozpadła, to co? Tak pytał Radek. Niemcy będą słabsze? Moim zdaniem byłyby jeszcze silniejsze, bo taki kryzys lepiej by przetrwały. Oj, no i tak generalnie narzekał nam na ten pisowski rząd, ale wskazał na ciekawy kierunek, jeśli chodzi o sojuszników w Europie, jakich ma PiS. To nie jest refleksja strategiczna ze strony PiS-u, to metoda polityczna szczucia Polaków ze względu na zrozumiały resentyment historyczny, która jest bardzo szkodliwa dla polskiej pozycji w Unii Europejskiej i na świecie.
Niemcy póki co nie odpowiadają. On nie wie, że to jest rusycyzm póki co. Nie no, jakby wiedział, to by tak nie mówił. Przecież Czadek jest bardzo patriotyczny. Niemcy póki co nie odpowiadają na te zaczepki. Póki co widziałby Polskę w Trójkącie Weimarskim. Postrzegam kolegów z PiS-u, to wasz sojusznik niemiecki. Przestrzegam kolegów z PiS-u, to wasz sojusznik niemiecki, pana Krasnodębskiego, AfD, ta partia Alternative für Deutschland, to ona jest sojusznikiem Krasnodębskiego i PiS-u. On tak wmawiał tym selekcjonowanym Lemmingom. To jest kapitalna impreza, no fantastyczna. To jest taki trochę zlot, ja wiem, science fiction. No, niemieccy nacjonaliści, których szefowa mówi o NRD jako o środkowych Niemczech. Nacjonalizm niemiecki ma być lepszy od demokratycznych proeuropejskich Niemiec. Ktoś tu na głowę upadł. Tak dramatycznie pojechał Radek. A tam odpowiadając na pytanie dotyczące europejskiej obronności, on powrócił do tego tematu, tej europejskiej armii, tego europejskiego wojska. Uważam, że mowa o europejskiej armii jest trochę myląca i staram się tego nie używać, bo to budzi skojarzenie, że weźmiemy istniejące narodowe armie i je połączymy w jedno. A uważam, że to się nie stanie, że dopóki jesteśmy konfederacją, to takich spraw jak armia czy służby specjalne państwa nie oddadzą. To, co trzeba zrobić jak najszybciej, to stworzyć dodatkowe zdolności, które w razie czego będą mogły odstraszać przynajmniej w niektórych sprawach. Niech państwo uważają na te słowa, bo tutaj między wierszami może się czaić coś, co im tam chodzi po głowie w tej Brukseli, co oni by chcieli zrobić dla naszego bezpieczeństwa. Tak. USA u swojego zadania, gdy walczyły z Brytyjczykami o wolność, nie połączyły milicji stanowych w jedną armię, tylko stworzyły nowy twór, armię kontynentalną, która wygrała tę wojnę. W traktacie lizbońskim mamy już bardzo silne zapisy o europejskiej obronności. W tej chwili dyskutujemy o stworzeniu wzmocnionej brygady, czyli między 5 a 10 tysięcy wojska. Ma być gotowa za 2 lata. To odstraszy jakiegoś tam wataszkę w Libii czy Wagnera w Nigrze, czy jakiegoś gościa na Bałkanach, ale to niewystarczające, by odstraszyć Putina. No Wagnera w Nigrze to już nie ma. Co do straszenia Putina, jakby tak próbować na poważnie brać to, że Radek w ogóle kiedykolwiek rozważał coś takiego, no to byłoby to bardzo ciężko uzasadnić. Biorąc pod uwagę szczególnie te dokumenty, które pokazuje Cęckiewicz z Rachoniem. Ale generalnie powiem tak, że to bardzo miło tak posłuchać opinii eksperta uznanej światowej marce. No przecież jakby nie było, to nawet w tym ONZ-cie jego tweety pokazują, powołują się na te tweety. To jest fantastyczna impreza, ja zdania nie zmienię. Ona jest apolityczna, a Tusk nie jest ryży. Koniec pierwszej części, krótka przerwa, zaraz wracamy.